Hejka wszystkim, witajcie w kolejnym filmiku. Hejka wszystkim, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym zrobię slajma. Te filmiki właśnie tego typu są bardzo popularne na polskim, jak i na zagranicznym YouTubie. Także postanowiłam, że też coś takiego nagram. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Wtedy będę wiedziała, czy nagrać jeszcze jeden filmik właśnie tego typu. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to go koniecznie zasubskrybujcie. No i co, może już zaczynajmy. Okej, a więc użyję do wykonania tego slajma pięki do golenia. Znaczy to jest właściwie żel do golenia, ale on jakby się robi taką pianką do golenia. Także w sumie to nie ma różnicy chyba. Oczywiście mam dwie łyżeczki. Dwie farbki, ja wybrałam takie neonowe. Tutaj jest taka różowa neonowa i taka żółta. I mam biały klej z Pelikana. Jak dodałam tej różowej farbki do białego kleju, to kolor wyszedł taki jasny różowy, także no, tego neonowego efektu raczej nie będzie. Ale i tak kolor zawsze ładnie wychodzi. Także to jest klej. Mam także sodę oczyszczoną oraz płyn do soczewek. I miskę, która nie wiem czemu ma w sobie wodę. W ogóle skąd ona się tutaj wzięła? Także może na początku tutaj wleję klej. Teraz myślę, że dodam odrobinkę tego żelu do golenia. Ale nie za dużo. No i nie wiem czemu to nie chce leżeć, tak że... Super. Albo tego jest mało, albo tego w ogóle już nie ma. Albo coś się zepsuło. Chyba nie uda mi się tego otworzyć. Także mamy troszeczkę tego żelu do golenia. No. Teraz to wymieszam jakoś. Nie no, to troszkę tej pianki jest. Także będzie troszeczkę taki fluffy. Teraz dodam trochę sody oczyszczonej. Nie wiem kompletnie ile tego dodać, także dodam tego, no, jakoś tyle. I teraz muszę dobrze to wymieszać, żeby nie było grudek. I teraz dodam trochę tej farbki. Ja robię różnie, czasami dodaję barwnika, jak już mam zrobionego slajma, czasami tak tutaj właśnie w tym etapie. Tym razem dodam może tej farbki. Teraz i wybrałam tą różową. Muszę to jakoś tak zrobić. No. I zobaczcie, że tutaj już stworzy się kolor. Wyszedł nam taki piękny różowy kolor. I teraz pora dodać już płyn do soczewek. Dodam odrobinkę. I zobaczymy, czy zacznie się slime aktywować. Ok, dodam jeszcze odrobinkę, naprawdę bardzo mało. Ok, tak cztery kropelki. Teraz myślę, że będzie ok. Już coraz bardziej odkleja się od ścian właśnie tej miski. Ale myślę, że jeszcze trochę pomieszam. Myślę, że to jest dobry moment, żebym wzięła go do rąk, właśnie tego slajma. Najpierw poleję sobie ręce jeszcze tym płynem do soczewek. I teraz muszę wyrobić tego slajma w rękach. No, jeszcze się bardzo klei. Także myślę, że chwilę to zajmie, zanim go wyrobię. Okej, chyba dodam jeszcze odrobinę aktywatora. Tak trzy krople, żeby slime aż tak się nie kleił. I myślę, że teraz już będzie gotowy, jak chwilę jeszcze wyrobię go w rękach. Trochę barwnika tutaj zostało mi jeszcze, także dodam go. Słuchajcie, slime jest gotowy. Jeszcze odrobinę się klei do rąk, ale myślę, że jak się go jeszcze lepiej wyrobi, to będzie idealny.
jest naprawdę mega, bardzo mi się podoba. Najbardziej podoba mi się w nim jego różowy kolor, który jest przepiękny. Mogłabym tu dodać jeszcze jakieś cekiny, jakiś brokat, kulki strepionowe, ale dzisiaj chciałam wam pokazać taki najprostszy przepis właśnie na slajma, ponieważ się o niego pytaliście, także właśnie taki jest przepis. Jest on bardzo prosty. Już na tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz zasubskrybujcie mój kanał i wpadajcie na wszystkie moje social media. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa pa! Mua! Całuski! Ouch, mi strzeliło w nozę.